Siemka, witam po dłuższej przerwie, z tej strony Dawid. Wracamy do nagrywania, sezon się uspokoił. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trochę holdbacków, ale też opowiem Wam o pomyłkach, które mogą zdarzać się w hodowli. Ale zanim to, chciałbym się Was zapytać, czy chcielibyście wiedzieć na przykład, czym można się zarazić od gadów, które hodujemy? Czy są jakieś choroby, które nam, ludziom, grożą? Albo na przykład, jak wygląda praca naukowca w dżungli, w terenie, z jakimi problemami się zmaga, jak mu się pracuje z ludźmi innej kultury, o całkowicie innych zachowaniach. Albo na przykład, czy chcielibyście dowiedzieć się, jak realnie wygląda sprawa w kwestiach dobrostanu zwierząt na giełdach. W jaki sposób one są eksponowane, jak powinny być eksponowane, a jak nie, czy coś im się dzieje na tych giełdach. Albo na przykład, czy chcielibyście dowiedzieć się coś o żałobie po zwierzętach, jak ją najlepiej znieść, jakie emocje nami wtedy targają. O tym i nie tylko o tym możecie dowiedzieć się na kanale Stowarzyszenia Terrorystów Polskich. Część z Was pewnie wie, część jeszcze nie. Jestem prezesem Stowarzyszenia Terrorystów Polskich. Jest to organizacja, w której statut wpisanych jest wiele założeń. Natomiast jednym z nich jest taka szeroko pojęta edukacja w kwestii zwłaszcza dobrostanu zwierząt. I Stowarzyszenie Terrorystów Polskich od 3 miesięcy razy w miesiącu wypuszcza webinar. I warto być na takim webinarze osobiście, bo wtedy można wziąć udział w dyskusji. Zapisujemy te webinary i można je zobaczyć na YouTubie, na kanale Stowarzyszenia Terrorystów Polskich i zachęcam Was serdecznie, bo już są tam 3 webinary i co miesiąc będzie pojawiał się kolejny. Pierwszy webinar dr Damian Zieliński, nasz ekspert, który popełnił publikację na temat dobrostanu zwierząt na takich eventach i o tym opowiada. Drugi webinar to właśnie praca terenowa herpetologa z krwi i kości Bartosza Nadolskiego, który jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Terrorystów Polskich. A trzeci webinar to jest webinar lekarza weterynarii Aleksandry Maluty. Tutaj chcę podkreślić, że Ola jest krajowym konsultantem do spraw chorób gadów i płazów, no i oczywiście wiceprezesem Stowarzyszenia Terrorystów Polskich. Są to długie filmy, ale jest to wiedza. Jest to wiedza podana przez najlepszych z najlepszych. Dlatego, kochani, korzystajcie z tego i zapraszam Was serdecznie. Nie wiem, kiedy ten film zostanie opublikowany, ale właśnie w niedzielę o godzinie 19 Angelika Rataj, która z nami, z stowarzyszeniem, bardzo mocno współpracuje, jest mistrzem ceremonii świeckich, będzie właśnie opowiadała o żałobie po zwierzętach, o tym, jak przeżyć tą żałobę. Więc tutaj zachęcam serdecznie do zobaczenia tego webinaru. A teraz przejdźmy już może do rzeczy. Pierwszy wąż, którego sobie zostawiłem, to samiczka Puzzle. Oczywiście mam już troszeczkę samiczek i starszych tej odmiany, natomiast zostawiłem ją dlatego, że ona jest moim zdaniem takim ekstremalnie mega przykładowym osobnikiem tej odmiany. Zobaczcie, że tutaj te wzory układają się w takie no książkowe puzzle, nie? Więc tutaj wygląda świetnie. Przede wszystkim ma bardzo szerokie obwódki na głowie. Obwódki te takie pomarańczowe, specyficzne dla puzzla, tak? Czyli to, co widzicie, te takie mocne pomarańcze. Jest to taki dosyć świeży gen recesywny, nie jakiś tam ekstremalnie popularny, więc no taka samiczka została na hodowli. Ja z tym genem w ogóle mam bardzo, bardzo duże plany i łączę go z innymi recesywnymi genami i narzucam na to też ciekawe geny. Dominujące dla puzzla też dosyć specyficzne. Jest to jasne, fajne, takie białe podbicie. Ale wzór układający się w normalnie puzzle. Akurat przed wylinką i niestety na Desert Ghostach nie widać ani na filmach, ani na zdjęciach tej urody, co na żywo. Tutaj mamy Mojave, Pastel, Enchi, Desert Ghost. Samiczka no też musiała zostać. Orange Dream, Yellow Belly, Enchi, Calico Head Ultra. Niesamowity rudzielec. Calico tutaj zaczyna robić robotę. Te piksele, dojrzę, że są tutaj tak fajnie podniesione, to jednak dół jest zabarwiony. No mi się bardzo podoba,
w Ultra no, powinno być już mega ciekawie. W tym roku do Lejsa w Klau nie miałem mocnego pecha, ale zostawiłem sobie samiczkę przed cudowną Lejs Pastel Yellow Belly 100% Head Clown. Książkowy przykład Lejsa, no tutaj nie ma mowy o tym, żeby się tam pomylić. Ona jest w ogóle zła, widzę. Natomiast, no dobra, dobra, nie gryź. Chcę pokazać twój boczek. Patrzcie na boczki, tak? Typowe białe kropy dla Lejsa. Może w przyszłym sezonie już White Lace, czyli forma super Lejsa w klaunie się uda. Natomiast ta samiczka została ze względu na swój piękny kolor. Zanim pokażę wam następne węże, to opowiem taką dosyć ciekawą historię. Wstyd jak cholera, kupa śmiechu, na szczęście hodowca w miarę wyrozumiały. Miałem, mogę tutaj troszeczkę się mylić, bo to odbyło się kilka, myślę, że z 5 lat temu. Natomiast miałem młodego węża odmiany Black Pastel Mojave. Nie pamiętam, czy to był wąż wykluty u mnie, czy kupiłem go jako malca. Natomiast miałem go jako samca. Określiłem płeć, czy tam kupiłem jako samca. Minął rok czasu, nie sprawdzałem tej płci jakoś tam wcześniej. Postanowiłem nim kryć. Ale z racji, że kryję zawsze dwoma samcami jedną samicę, to inny samiec o podobnych genach też wlatywał do samic. No i pojawiły się jakieś tam jajka. W jednym właśnie miocie pojawił się jakiś tam Black Pastel. Drugi samiec to był Black Pastel Mojave i bodajże Black Head. Ale w jednym miocie nic nie wyszło z tego Black Heada lub ja nie widziałem, więc uznałem, że ten samiec zrobił robotę. W przyszłym sezonie on mi już nie był potrzebny. On był potrzebny do jednego projektu, więc postanowiłem, że go sprzedam. Sprzedałem go chłopakowi, hodowcy małemu i on po roku pisze do mnie: Dawid, ten samiec, którego mi sprzedałeś, jest w ciąży. Zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. A ty mi go sprzedawałeś i powiedziałeś, że jest to proven breeder, czyli mam po nim młode. No ja byłem święcie przekonany, że mam po tym samcu młode. A miałem po innym samcu młode, który też tam siedział, tylko geny tamtego samca, konkretnie Black Head, nie zostały przerzucone, nie weszły. To jest statystyka, więc ja byłem święcie przekonany, że to po tym samcu miałem młode. A to nie był samiec, to wyrosło chłopakowi na samicę, i dało mu jajka i miał z tego młode. No mój babol. Teoretycznie finalnie wyszło, że on się cieszy. No okej, no ma młode, ma jajka. Samica jest więcej warta niż samiec, więc dał za niego mniej kasy niż powinien dać za samicę. Natomiast no patrzcie jaki wstyd, tak? Sprzedałem węża, określiłem go jako proven breeder samiec, a okazało się, że to jest samica. No wyszedłem na kłamce, tak? Gościu zrozumiał, że no miał prawo mieć takie coś miejsce. No pomyłka głupia, wstyd jak cholera, natomiast no byłem przekonany, że mam po nim młode. Więc słuchajcie, no takie dziwne rzeczy mogą się zdarzyć. Tych rzeczy w całej historii mojej hodowli, ja hoduję wiele gatunków, nie tylko regiusy, zdarzało się już wiele. Natomiast no co powiedzieć, tak? No przeprosiłem chłopaka, on to zrozumiał i wszystko jest ok. Ale musicie brać pod uwagę, że jesteśmy tylko ludźmi, możemy się mylić. Ja go nie okłamałem, ja miałem dobre intencje, ale wyszło po prostu całkowicie inaczej. Choć mógł odebrać mnie jako kłamcę, tak? No bo sprzedaję mu... Znaczy to byłoby nielogiczne, że ja bym mu sprzedawał samca proven breedera, który się okazuje samicą. No bo w sumie jakbym wiedział, to bym tej samicy nawet nie sprzedawał, tak? Tutaj gdzieś tam statystyka zadziałała tak, że doszło do pomyłki. A druga historia jest jeszcze ciekawsza. Pokażę wam, zanim opowiem tą historię, jeszcze znowu z jakiegoś wężyka. To jest coś fajnego. Nie ma tutaj Piebolda i nie ma tu heterozygoty na Piebolda. Najprawdopodobniej jest to Orange Dream Yellow Belly Calico Enchi Head Ultra. I mama tego węża też faktycznie ma bardzo dużo tego białego. Czy Calico tutaj to zrobiło w połączeniu z tymi genami? Tutaj mamy też delikatnego paradoksa. Czy z jakiegoś innego powodu tak się stało? Natomiast zostawiłem tego węża. Nie będę go testował na Piebolda lub czy nie są to markery, bo on jest Head Ultra, więc on pójdzie do Ultra. Natomiast no jest ten wężyk moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie ubarwiony.
Pokażę Wam też węża, który nie jest holdbackiem, ale już został zarezerwowany. I zanim go wydam, no to podzielę się z Wami jego urodą, bo moim zdaniem jest ekstremalnie fantastyczny. Tutaj mamy albinosa, który jest no mega, mega kontrastowy. Jest to Black Head i Anchieve Albino. Te albino high contrast oczywiście, mocno już selekcjonowane przeze mnie przez lata. Widzimy tutaj taki nawet delikatnie zielonkawy odcień. I zobaczcie, jak fajnie Black Head z Anchieve działa. Black Head ciemny gen, Anchieve taki specyficzny, niby zabrudzający, spowodował tutaj tak wiele tych pomarańczy, tak wiele tych kolorów. I mam też osobnika już Mojave Anchieve dorosłego, który też świetnie trzyma kolory. Te kolory dobrze współgrają i tak mocno się nie rozmywają nawet z wiekiem. Przechodząc dalej, zanim opowiem jeszcze może tą historię, pokażę Wam nowy rack system, który został tutaj postawiony. Takie rack systemy będą stały 3. Dokładnie ten rack system jest na 264 młode. Jest on zrobiony z płyty z racji na tym, że zależy mi na wadze 16 mm, więc jest dosyć cienki i jest to rack system dwustronny. Ogrzewanie to są maty grzewcze na plecach, a jakie tutaj ciekawe rozwiązanie wymyśliliśmy razem z człowiekiem, który to produkował. Otóż, o, może postawię w ten sposób, te boczki są tutaj ściągane na magnes. I cała elektronika, łącznie z regulatorami i ze wszystkim, jest tutaj w środku. Uprzedzając pytania, nie będzie się to przegrzewało. Jest to rozwiązane tak, żeby do tego przegrzewania nie dochodziło. I z dwóch stron jest taki dostęp. Druga historia, i to historia dosyć świeża, a mianowicie mam samca asfalta, sprawdzonego asfalta, po którym otrzymałem już masę freeway w swojej historii. I jakiś czas temu, kilka lat temu, postanowiłem, że chcę mieć asfalta z jakimiś tam innymi genami dominującymi, z pastelem, z leopardem i tak dalej. Więc pokryłem tym asfaltem samicę leopard pastel i bodajże jakąś tam jeszcze jedną. No i po tych samicach nie wyszedł mi ani jeden młody freeway, ani jeden młody, który byłby formą super czegoś z kompleksu Yellow Belly. Więc święcie przekonany, że część młodych jest asfaltami, część nie, sprzedawałem młode jako asfalty. Asfalt leopard, asfalt pastel i tak dalej. No i sprzedałem to kilku osobom. Nie było tego na szczęście wiele. Dlaczego na szczęście? Dlatego, że tymi wężami, to były dwa samce, ludzie pokryli swoje młode. No i dzwoni do mnie najpierw jeden znajomy hodowca i mówi: Dawid, wyszło mi po tym twoim samcu asfalcie takie młode, że ja nie wiem, co to jest. On mi wysyła zdjęcie i tak patrzę, takie ni to freeway'e, ni to nie wiadomo, no co to jest. On zaczął to rozsyłać po innych hodowcach, na co mu to wygląda. No i doszliśmy do tego, że to są pumy. I co się okazało, że w tej samicy, którą ja pokryłem, był gen Spark, z którego ja sobie kompletnie nie zdawałem sprawy, że on tam jest. A dodatkowo żaden młody na 11 jajek nie wyglądał jak jakaś forma super z kompleksu Yellow Belly. Czyli nie wyszły mi żadne pumy, nie wyszły mi żadne Sparki asfalty, nie wyszły mi żadne Ivory. Więc na jakiej podstawie mogłem sądzić, że w tej samicy, której po pierwsze, jak kupiłem w opisie, nie było żadnego genu z kompleksu Yellow Belly, a po drugie na 11 jajek, czyli znowu statystyka, nie wyszedł mi ani jeden młody, który byłby tą formą super czegoś z kompleksu Yellow Belly. Natomiast w tej samicy okazało się, że siedzi Spark. Później dostałem drugi telefon od innego hodowcy. Ta sama sytuacja. Miały mi wyjść freeway'e, a wyszły mi pumy. Jeden znajomy chciał położyć tego samca na 3 samice, a Ivory na szczęście siadła mu jedna. No i co teraz? Tak? Czy jest to moja wina? No, ja sprzedawałem tego węża jako asfalta, a nie jako asfalta łamanego na Sparka albo Sparka, gdzie tu się okazały Sparkiem. Więcej problemów nie miałem, bo najprawdopodobniej te asfalty też na część węży weszły, no bo to były łamańce.
I teraz jak rozwiązać tą sytuację? Na szczęście to też są hodowcy i ja się z nimi zawsze dogadam, tak? Jeden hodowca nie miał jako tako pretensji, u niego znowuż na jednej samiczce wyszło jelubeli, którego miało nie być. I tak gdzieś tam to zahachmęcił, że mu wyszły te pumy. U drugiego hodowcy no to już jest większy problem, on chciał mieć asfalta, on chciał uzyskać piękne freewaye, tym bardziej, że no freeway to jest przepiękny gen, a dostał sparka. Ja się z nimi dogadam. Najgorzej jest w takiej sytuacji mieć do hodowcy pretensje, chcieć od niego jakichś zwrotów za całe mioty w przypadku takich pomyłek. Słuchajcie, kupujecie węże, nie kupujecie geny. Oczywiście po to kupujecie w tej hodowli, żeby mieć gwarancję tych genów. Ale tak jak nawet kiedyś Kobyłka powiedział w jednym ze swoich filmów, że jak jakiś gen nie będzie lub będzie jakiś inny dodatkowy, no to on przeprasza, to jest pomyłka. Kupujecie węża, który jest opisany w ten sposób. Ja za swoje pomyłki odpowiadam i ja zawsze poniosę pełną odpowiedzialność i postaram się dogadać z klientem, który będzie racjonalnie podchodził do tematu, będzie chciał racjonalnego zadośćuczynienia. Ale pamiętajcie, że jesteśmy właśnie tylko ludźmi i te pomyłki mogą się zgadzać. Oczywiście oszustwem by było, jakbyś kupił gena zwierzę, które ma być heterozygotą na, nie wiem, monsuma, czy na jakiś drogi gen, czy puzzle recesywny i za to płacisz x więcej, a później okazuje się, że nie jest heterozygotą. To znaczy, że hodowca wtedy oszukał. Tutaj nie ma mowy o pomyłce, ale w takich przypadkach jak pomyłka z płcią, czy pomyłka właśnie, taka jak tutaj przedstawiłem wam w tych dwóch przypadkach, to jest rzecz, która może się zdarzyć. Ja też kupiłem węże, które miały być czymś innym i okazały się czymś innym. Często nawet nie wspominałem hodowcy lub poinformowałem go, żeby też sobie z tego zdawał sprawę. Teraz widzę, że często hodowcy też nie dopisują tych heterozygot, tych genów, które nie są stuprocentowe, tak? Czyli 50% heterozygoty, 66%. Dopisujcie to. Dodawajcie może też te certyfikaty, jacy byli rodzice. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to zawsze myślano, ludzie myślą tak, że no jest dodatkowy gen, super. Ale nie, właśnie ten dodatkowy gen może nam zepsuć projekt. Bo mamy na przykład samicę, która jest heterozygotą na albino, ale ten albinizm nas nie interesuje. Chcemy robić z innym genem recesywnym projekt, a okazuje się, że mamy samca kupionego, który nie był opisany jako het na albino, a tam wchodzi albino. Później po rozmowie z hodowcą wychodzi, że no to było 33% szans na to, że on będzie albinosem, bo jego ojciec był 66% posiblem. I dlatego nie pisał o tym, bo uznał, że nie ma sensu. No warto pisać o wszystkim, co w tych wężach siedzi. No i warto też brać pod uwagę, że jesteśmy tylko ludźmi i możemy się mylić i zawsze możemy spróbować się dogadać. Pokażę wam teraz coś fajnego. Urodziły mi się młode boa tęczowe Epicratus Senchria Senchria. Jeden młody okazał się ekstremalnie dziwny. Oczywiście jest pech, jak nagrywam film, to on jest przed wylinką. Ale jest przed wylinką, a i tak jest piękny. Młode boa tęczowe, jak się klują, to są brzydkie dosyć. Mówię o Epicratus Senchria Senchria, brazylijskie boa tęczowe. Natomiast jeden maluszek wykluł mi się od razu piękny, tak jakby co najmniej miał już wybarwienie półrocznego osobnika. Jest mega, jest przed wylinką, ale jest mega, mega przede wszystkim kontrastowy. Ma bardzo czyste i pomarańczowe siodło. Zaraz wam pokażę, jak wygląda jakiś inny osobnik z tego samego miotu. Miałem tego gatunku pewnie młodych już kilkaset w swojej historii i nigdy nie było tak, żeby od razu tak wybarwiony osobnik. Przeważnie są to tak dosyć szaro wyglądające osobniki, które z wiekiem się wybarwiają, jak przystało na ten gatunek. No oczywiście nie planowałem nic zostawiać, no ale ten osobnik musi zostać, żebym po prostu rozkminił, co dalej się z nim dzieje, tak? Zostaje holdbackiem i pewnie gdzieś tam w przyszłości zastąpi jednego z dorosłych, które mam teraz na stanie. Zobaczcie, a tak wygląda osobnik, tak standardowo ubarwiony. Tak, nie ma tego kontrastu. Inny jest ten pomarańcz, mniej intensywny. Choć też akurat ładną sztukę tutaj teraz wziąłem do ręki. Tyle na dzisiaj. Myślę, że te filmy będą teraz już z racji jesieni jakoś tam wlatywały. Bardzo mocno rozwijam hodowlę. Rozwijam hodowlę o węże właściwe. Tutaj na tej hodowli, której nagrywam przeważnie filmy, którą widzicie,
To są pytony królewskie, są węże właściwe z rodzaju Lampropeltis, są moje ukochane boaski, są połozy amurskie i są połozy japońskie. Natomiast na drugiej części hodowli, z której też teraz będą wlatywały filmy, mocno rozwijam się o węże właściwe. Węże zbożowe, ale przede wszystkim węże z rodzaju Elaphe, węże z rodzaju Otriopis, węże z rodzaju Pytas, węże z rodzaju Pituopis, więc tutaj planuję mocno, mocno rozwinąć hodowlę o mega fajne węże właściwe, Elaphe Diony, Elaphe Bimaculaty, więc będzie mocno urozmaicony temat. No jara mnie to, obiecuję sobie co roku, że się nie rozwijam, ale no niestety jestem wciągnięty w ten wir totalnie i już nie ma wyjścia. Ale fajne uzależnienie. W każdym bądź razie dziękuję Wam, dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Przypominam o Stowarzyszeniu Terrarystów Polskich na YouTubie i o tych webinarach. Oglądajcie, to nie są atrakcyjne wizualnie filmy. Są to filmy z uderzeniową dawką wiedzy. Są to webinary prowadzone przez najlepszych z najlepszych w tych dziedzinach w naszym kraju. Dziękuję bardzo, pozdrówki i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.